Tyle nauk o zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. My się zajmujemy zwierzętami pod każdym aspektem. Wiele zespołów badawczych, które mam na wydziale, pracuje w laboratoriach, żeby w jakiś sposób pomóc naszej przyszłości, naszemu zdrowiu i zdrowiu zwierząt. To są badania na poziomie komórkowym, wręcz wnętrza tej komórki. Chcielibyśmy cały czas rozwijać te badania i we współpracy z sąsiednim Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej zaproponowaliśmy utworzenie nowego kierunku bioinżynieria zwierząt i ten kierunek dokładnie odpowiada na potrzeby przyszłości. Plany są bardzo ciekawe, bardzo ambitne. Zespoły badawcze, które pracowały nad przygotowaniem tego kierunku, to są zespoły złożone z ludzi młodych, przygotowanych rzeczywiście do budowania przyszłości. Od roku akademickiego 2013-2014 Wydział Nauk o Zwierzętach uruchamia nowy kierunek studiów. Będzie to bioinżynieria zwierząt. Będą to studia stacjonarne pierwszego stopnia kształcenia, czyli studia inżynierskie. Studenci tego kierunku będą zdobywali nową interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i całych populacji. Będą uczyli się, w jaki sposób wykorzystać prawa matematyki, fizyki, chemii i techniki do pracy z materiałem biologicznym. Dodatkowo poznają metody i techniki i technologie wykorzystywane w pracy laboratoryjnej, w pracy analitycznej i diagnostycznej oraz dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać nanonauki i nanobiotechnologię w bioinżynierii zwierząt. Bioinżynieria zwierząt jest jednym z pierwszych kierunków tego rodzaju. Charakteryzuje się nowoczesnym, właściwie to europejskim, podejściem do sposobu i rodzaju przekazywanej wiedzy. Studenci zdobywają wiedzę holistyczną, nie encyklopedyczną. Uczą się analizować study case, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski i kojarzyć fakty. Dużą wagę przykładamy do zajęć praktycznych. Oferujemy bardzo dużą liczbę godzin laboratoryjnych oraz warsztatowych. Oferujemy studentom bardzo dużą ilość przedmiotów fakultatywnych, czyli przedmiotów do wyboru. Dają one możliwość skonstruowania własnej, indywidualnej ścieżki naukowej w jednej z trzech dziedzin. Nanobioinżynierii, czyli inżynierii na poziomie nanostruktur i molekuł, mikrobioinżynierii, czyli inżynierii na poziomie komórkowym i makrobioinżynierii, inżynierii zwierząt i ich środowiska. Jesteśmy w laboratorium Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. W tym laboratorium mamy zamiar kształcić naszych nowych studentów w kierunku bioinżynieria zwierząt. Zdobędą oni tutaj wiedzę niezbędną w ścieżkach mikrobioinżynierii i makrobioinżynierii w dziedzinie, jaką jest diagnostyka chorób, wykrywanie chociażby mutacji punktowych, czy też wszelkich zmian w DNA zwierząt. Posługujemy się nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi. Nasi studenci pracować będą w niewielkich grupach ćwiczeniowych. Każdy student będzie miał możliwość wykonywania pracy samodzielnie, co jest też dużym atutem nowego kierunku. I będziemy starali się, aby wychodzili oni po pierwszym stopniu tych studiów jako osoby obyte z technikami laboratoryjnymi, obyte z zarządzaniem laboratorium, tak żeby stanowili doskonałą kadrę pracowniczą podstawową w laboratoriach diagnostycznych. Studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach na kierunku bioinżynieria zwierząt będą mieli szansę zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem, taki jak ten, który pozwala na poznanie genomu zwierząt, całej sekwencji. W ten sposób będą mogli rozpoznać zwierzę nie tylko po jego wyglądzie, ale również po sekwencji konkretnych genów.
znając geny, albo przynajmniej ich część, zwierząt, które tworzą populację, będziemy również uczyć studentów odpowiedniego zarządzania taką populacją, oddziaływania na populację, bądź po prostu lekkiego manipulowania. W ten sposób będziemy mogli oddziaływać zarówno na populacje dzikie, jak i na populacje zwierząt hodowlanych. Wydział Nauk o Zwierzętach dysponuje również własnymi zwierzętarniami. Dzięki temu nasi studenci będą mogli pracować na modelach żywych. Nie będziemy uczyć studentom tworzyć zwierząt modyfikowanych genetycznie, ale będziemy uczyć rozpoznawać takie zwierzęta. Będziemy uczyć studentów pracy ze zwierzętami w taki sposób, aby zostały spełnione wszystkie standardy europejskie. Tak również pokażemy, jak zwierzę może być modelowym gatunkiem dla procesów badawczych. Nanobioinżynieria zajmuje się modyfikowaniem struktur na poziomie nanometrycznym. Studenci zdobywać będą wiedzę o nanocząstkach i ich właściwościach, o tworzeniu tratw grafenowych i nanoszczepionkach, a także o systemach wykorzystywanych do transportu leków, np. w chorobach nowotworowych. Absolwent bioinżynierii zwierząt posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w przemyśle biotechnologicznym i nanobiotechnologicznym, w laboratorium diagnostycznym i analitycznym oraz w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i Unii Europejskiej. Na naszym wydziale jest taka bardzo dobra atmosfera wzajemnej współpracy. Istnieją koła naukowe, różnorodne koła naukowe. Studenci mają możliwość powiedzmy realizacji swoich własnych pomysłów. Oni sobie bardzo chwalą możliwość pracy różnej i terenowej, i w laboratoriach. Zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli chcesz zostać naszym studentem, na egzaminie maturalnym musisz wybrać język angielski i jeden z czterech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka. Dołącz do nas, czekamy na Ciebie.